Krzysztof Snarski, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach, dziś w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zajął pan trzecie miejsce na najlepszą ogólnopolską pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Powiedzmy coś o tej pracy. Tak, współczesna tożsamość kulturowa staroobrządowców zamieszkałych na Suwalszyźnie, to jest tytuł tej pracy. I rzeczywiście, jak się okazuje, jest to praca jedna z trzech najlepszych w Polsce na doktora z zakresu nauk o kulturze. Praca w Duża, ciekawa, przygotowanie jej pochłonęło mnóstwo czasu i też energii, ale jak się okazuje, warto było ten czas zaangażować, zainwestować w różne środki i w końcu się udało. Jak to współcześnie wygląda? Są starowierzy z brodami tymi klasycznymi? Tak, tak, są oczywiście. To jest też tak, że, że częściej można te brody spotkać u osób jednak starszych, które w takim przekonaniu społecznym spodziewają się albo jakoś przygotowują się na śmierć i wtedy chcą jak najbardziej przygotować się i też przypominać właśnie tego prawdziwego starobrzędowca. Wśród młodych jest to jeszcze tak troszeczkę, mówienie o śmierci jest w ogóle gdzieś tam tak odsuwane na dalszy plan, ale też ta tożsamość kulturowa starobrzędowców, to, to nie są tylko brody, tak? to jest ich właśnie nastawienie do religijności, nastawienie do języka, do tego współczesnego poczucia jednak... Identyfikacji z narodem rosyjskim, który kiedyś musiał rzeczywiście w połowie wieku XVII opuścić Rosję i y, migrować, tak w tym też na, na Sowelczyznę. Ja, te największe skupiska staroobrzędowców na Sowelczyźnie, tak szeroko pojętej to? Historycznie to trzeba zacząć od Pogorzelca. Pogorzelc i okolice, bo to było takie największe, pierwsze stanowisko. Następnie Wodziłki oczywiście i teraz Suwałki i w zasadzie od połowy XIX wieku Gabowe Grądy. To są takie skupiska najbardziej widoczne, chociaż do dzisiejszego czasu najwięcej starobrzędowców zostało w Suwałkach i właśnie w Gabowych Grądach. Jeżeli chodzi o stan osobowy, to mniej więcej ile osób identyfikuje się z tą religią? nie można wprost na to odpowiedzieć z tego względu, że ochrzczonych jest około 2000 osób. Natomiast kwestia praktyki religijnej dotyczy powiedzmy tysiąca yy, całe, na, na, na całe swojeź, a to jeszcze musimy dodać, że staroobrzydnowcy to też yy, mieszkańcy Mazur, tutaj okolice Wojnowa. Yy, Właśnie są miejscem, gdzie emigrowali gdzie nasi suwaccy starobrządowcy. No i co jest ostatnio ciekawym tematem też badawczym? Okolice Pensylwania i Oregon, tak? W Ameryce Północnej, czy prowincja Alberta w Kanadzie, gdzie też znajdujemy ślady suwalskich starobrzędowców. W jaki sposób wyemigrowali z suwałk? W jakich czasach? To, są, to jest czas okolice albo powstania Styczniowego, albo później sprzed I wojny światowej. Natomiast wiadomo, że później tam też są te kontakty utrzymywane i do dziś można znaleźć właśnie silne jeszcze relacje rodzinne, właśnie starobrzędowców z Gabowych Gruntów, którzy mają rodzinę na przykład właśnie w Alberdzie. Spoglądając na stare mapy na przykład Wojskowego Instytutu Geograficznego, zauważamy, że tych świątyń, fizycznych świątyń było dużo więcej, Teraz gdzie pozostały, gdzie były? Rzeczywiście było ich więcej. Na dzień dzisiejszy są moleny sterobrzędowców w suwałkach, ta naj, najbardziej by w Wodziłkach i w które są rzeczywiście najmocniej widoczne. Natomiast historycznie jeszcze musimy mówić o molenie w sztabinkach, molenie w Aleksandrowie, molenie w Pijawnym Ruskim, które były historyczne i dało się no, w głębokim rowie oczywiście też. No i musimy pamiętać, że to właśnie molendy wyznaczały centra społeczne tej, tej, tej wspólnoty. Więc wokół nich były też szkoły, były cmentarze. Tam mieścili się czy właśnie, e, żyli sobie ci staroobrzędowcy staro jako sąsiedzi swoich sąsiadów, tak? Więc tą mozaikę kulturową tworzyli już od dawnego czasu. E, w zasadzie XIX wiek jest tutaj takim wyznacznikiem największej aktywności staroobrzędowców, gdzie księgi metrykalne zdeponowane w słaskim Archiwum pokazują te punkty, gdzie starobrzędowcy najsilniej się e, pojawiali, e, tworzyli najsilniejsze kolonie rodzinne w końcu społeczności. No i to tak trwa do dziś. Przepiękna metaloplastyka staroobrzędowców. Tak. Będzie okazja do obejrzenia takiej wystawy w Suwałkach Czy okazji pracy? Jest to do zrobienia, zwłaszcza, że ta metaloplastyka w pojęciu, w przekonaniu staroobrzędowców są to ikony. Ikony Towarzyszą osobom od urodzin do śmierci. Generalnie nie, trudno jest mówić o jakimkolwiek wypożyczaniu czy tych ikon jakimś takim eksploatowaniu. Natomiast są muza w Polsce, które posiadają w zbiorach swoich nie, rzeczywiście te, te ikony, tu mam myśli, nie, Muzeum w Supraślu czy, czy Muzeum w Olsztynie. E, ta ikono, 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 twórczość ikonowa, e, jakkolwiek byśmy ją postrzegali z prostymi kategoriami, e, jest e, do pokazania. E, tylko trzeba to zrobić umiejętnie i na tyle. Delikatnie i dyskretnie, żeby nie urazić religijnych uczuć samych wyznawców. A jest to temat bardzo jednak no, wymagający, też wymagający dobrego przygotowania mrodecznego. To teraz jeszcze kilka wskazówek. Staroobrzędowcy od prawosławnych różnią się różnią się przede wszystkim tym, że nie przyjęli reform XVII-wiecznych XVII patriarchy Nikona. Chodzi o ułożenie dłoni do tworzenia tego krzyża. Chodzi o sam kształt tego krzyża. Prawosławni dopuszczają i ten pełen krzyż, który ma tą belkę pionową, tak i trzy poziome, z czego ta ostatnia u dołu skośna. Natomiast dopuszczają również krzyż czterokończasty, czy, czy stworzony z dwóch belek. Natomiast starożytowncy utrzymują tylko ten jeden pełen krzyż, tak zwany wosmy konieczny i Oni tak to nazywają. Nie, nie da się tak literalnie przyłożyć tego na język polski, bo jest to bardzo takie niegramatyczne słowo. Natomiast y, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że trzeba nabożeństwa sprawować tylko i wyłącznie według starych ksiąg, y, tych jeszcze sprzed reformy. Y, kolejna sprawa, y, ilość pokłonów y, przy modlitwie efermasyjczyka, y, ilość y, powtarz razy powtarzania y, Alleluja, y, to są takie y, najbardziej widoczne oznaki, no, najbardziej widoczne różnice między tymi konfesjami, chociaż musimy pamiętać, że, że y, jak się człowiek w Czyta w te, w te dokumenty czy też pisma, korespondencje między staroobrzędowcami a prawosławnymi, którzy te reformy przyjęli, no to widać, że tych różnic się znajdzie pewnie około setki, które dotykają bardzo głębokich kwestii doktrynalnych i teologicznych. I tutaj trudno jest tak wprost mówić o tych wszystkich różnicach na raz. Czy będzie można gdzieś zobaczyć, przeczytać, dostać, ściągnąć z internetu pana pracę? Mam nadzieję, że tak. W ogóle ideałem i ambicją każdego doktora jest to, żeby jego jednak dzieło w jakimś sensie mogło się ukazać w formie najlepiej papierowej. Yy, I trwają przygotowania do tego, żeby móc właśnie taką, taką książkę wydać. To się oczywiście łączy z różnymi kwestiami i technicznymi i też finansowymi, ale mając rekomendacje Narodowego Centrum Kultury, mam nadzieję, że uda się to przyspieszyć i rzeczywiście niedługo to się ukaże. Doktor Krzysztof Snarski, kustosz Muzeum Okręgowego w Sobowkach, był Państwa i naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.